No siemaneczko, no wiem co się stało i chciałam opowiedzieć właśnie co względem filmu tego, co mój kolega krzywdził robaka. Dobra, więc tak, po pierwsze, ja kocham zwierzęta i nie chciałem, żeby on to robił, ale jak mogliście sami usłyszeć, taka jedna pani była ciekawa, coś stanie jak polemy go wodą. Ja chciałem to tylko nagrać i nie byłem w ogóle za tym. I przepraszam was bardzo, ale naprawdę, nie, ja nie jestem winny, tylko mój kolega. Musisz też zrozumieć, że my jesteśmy jeszcze dziećmi, no bo nagrywałem z dwoma dziewięciolatkami. I tak wiem, że tak nie powinno być, ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Jak to się stało? No to moi koledzy spotkali właśnie to. Tak, no. No i moi koledzy to spotkali. No i właśnie oni nie wiedzieli, co to było. Ja też nie wiedziałem, ale już się później dowiedziałem. I no, przepraszam, ale to naprawdę, ja byłem negatywny tego i naprawdę ja nie chciałem, bo to były mniejsze dzieci, bo dziewięcioletni chłopcy, tak, no ale przepraszam, no i to na tyle, no i przepraszamy, przepraszam za nich, no, mam nadzieję, że mi wybaczą. Że im wybaczycie, no bo, no sorry, no ja mogłem tego nie filmować, no ale już trudno. Film już usunąłem, więc spokojnie. No i co? Trzymajcie się, cześć.